Hej, witajcie w nowym filmie. Dzisiaj witam się z Wami bez makijażu, a to może oznaczać tylko test. Test czego, to już pewnie wiecie po opisie. Już naprawdę nie mogłam się doczekać na ten test, bo przyszły do mnie bardzo, bardzo interesujące maski. OMG, zobaczcie, tutaj mam trzy rodzaje. Nie mogłam się zdecydować, którą dzisiaj przetestować, bo przetestuję wszystkie. No i zdecydowałam się tutaj na maskę złożoną z czterech etapów. Jest to czteroetapowy program pielęgnacyjny. Macie jedną płachtę, a cztery etapy pielęgnacji. Naprawdę fantastyczne i czytałam, że te maski imitują Wam zabieg u kosmetyczki, także jestem ciekawa. One podobno dorównują maskom Glam Glow, także no tym bardziej wow. I teraz Wam przeczytam, tutaj mam opis pokrótce, co ta maseczka ma nam gwarantować. Jest to innowacyjny i wielofunkcyjny program pielęgnacyjny składający się z trzech masek i kremu nawilżającego. Wow, jeszcze tu mamy krem, nie powiedziałam Wam. Tak, tutaj czwarta część to jest krem. I dobranych odpowiednio do poszczególnych obszarów twarzy. Jego zadaniem jest poprawa ogólnego wyglądu skóry. Efekt końcowy to odmłodzona, odświeżona i świetlista skóra. Wow, jestem ciekawa, naprawdę jestem ciekawa. I tutaj pierwszy krok, który mamy zrobić, to nałożyć płatki pod oczy z 24-karatowym złotem, żeby odżywić skórę pod oczami, wygładzić zmarszki, działa również rozjaśniająco i regenerująco. Super, bo zawsze kupujemy te płatki pod oczy, wiecie, z saszetek i one są strasznie drogie, a tutaj zobaczcie, macie w jednej masce. Drugi krok to jest maska ta czarna, maska z tlenkiem węgla na strefę T. Super jest w ogóle pomysł tych maseczek, że mamy tutaj różne działanie do różnych stref twarzy, bo ja nieraz nie chcę nakładać na policzki właśnie maski oczyszczającej, a chcę tutaj szczególnie na nos, właśnie na czoło i czasem na brodę jeszcze nakładam oczyszczającą maseczkę, więc tutaj super, mamy czarną maskę. Różowa maseczka, krok czwarty, maska kukurydziana na strefę U, policzki i broda, rewitalizuje skórę, liftinguje i tonizuje. No i czwarty krok, czyli jak spłuczemy sobie te wszystkie warstwy, ściągniemy płatki, to mamy wklepać sobie krem nawilżający na skórę. Słuchajcie, ja jestem bardzo tego ciekawa, także nie gadam już, tylko zaczynamy testowanie. Odrywam sobie tutaj krok pierwszy. Tak, tutaj będą te żelowe płatki pod oczy, więc zrywam. No i naklejam pod oczy. No i płatki mam pod oczami, są bardzo przyjemne, takie chłodne i czuję, że tak fajnie wnikają w skórę. Takie delikatne mrowienie czuję pod oczami, także mam nadzieję, że tutaj zaraz, wiecie, będę pięknie rozświetlona i zmarszczki zostaną wygładzone. Dobra, jedziemy dalej, odrywam krok drugi. I to będzie maseczka z tlenkiem węgla, czyli maseczka na strefę T, tutaj maseczka oczyszczająca. I słuchajcie, przygotowałam sobie pędzelek, żeby tutaj zaraz się nie upaprać i faktycznie ta maska jest czarna. No i jedziemy na strefę T. Ale śmiesznie wyglądam. Dobra, słuchajcie, maseczka z tlenkiem węgla na strefę tę nałożona. Tutaj jeszcze zjechałam sobie nieco niżej, tutaj na skrzydełka nosa, bo tutaj często też są zanieczyszczenia, żeby sobie oczyścić. No i zobaczymy. Na razie nie czuję nic, żadnego mrowienia, ale przyjemnie te maski pachną. Przynajmniej ta część z tlenkiem węgla, bo te często te oczyszczające maski po prostu nieprzyjemnie pachną. A ta jest fajna. Dobra, został nam trzeci krok i to jest maseczka ta kukurydziana, odżywcza. Odrywam sobie, idę sobie szybko przemyć pędzelek, żeby nie zmieszać tych dwóch zawartości i nakładamy. I tutaj ta maseczka kukurydziana jest faktycznie różowa, więc jedziemy. I taka bardziej zbita mi się wydaje. Okej, i wszystkie trzy części maseczek mam na twarzy, zobaczcie, bardzo dziwnie to wygląda, ale czuję się, słuchajcie, taka dopieszczona. To jest może dziwne, może ja sobie to wymawiam, ale fajne jest to, że mamy takie
różne części na różne partie twarzy, na różne potrzeby i to jest taka fajne takie poczucie, dokładnie jakbyśmy były na zabiegu kosmetyczki. No i co, czekam, aż mi się to wszystko wchłonie, poczekam sobie z tym, myślę, że pół godziny poleżę sobie z tym dokładnie tak, jakbym była u kosmetyczki, zaraz sobie tutaj kocykiem się przykryję i będę sobie leżeć i się relaksować. Przyjemne uczucie mrowienia daje ta różowa maska, ta czarna nie daje nic, nie czuję żadnego mrowienia i te płatki pod oczy fajnie chłodzą, także wszystko jest ok, nic mnie nie piecze, bardzo dobrze się czuję. Także co, widzimy się za 20 minut i opowiem Wam o rezultatach i pokażę Wam, jak wygląda twarz. Okej, maska mi prawie wyschła, mówię prawie, bo w niektórych miejscach niepotrzebnie nałożyłam grubszą warstwę po wyłączeniu kamery, no żeby po prostu wykorzystać już z opakowania wszystko. No i tutaj niektóre miejsca jeszcze są mokre, ale już leżałam sobie z tą maseczką 35 minut, aż więc już nie będę dłużej leżeć. I zapomniałam Wam powiedzieć, że do każdej maski jest dołączona opaska. Taka właśnie opaska OMG i to jest bardzo fajnie pomyślane, bo ja ostatnio chciałam w ogóle w TK Maxie kupić taką maskę. Zakładamy ją, więc ja sobie teraz ją założę. Zakładamy ją jak... jaka śmieszna. Jak robimy maseczkę, żeby po prostu nam włosy nie leciały do tej maseczki. Ja teraz ją zakładam, ponieważ będę sobie zmywać tą maseczkę, a nie chcę, żeby włosy mi się po prostu pomoczyły. Więc idę w mojej przepięknej różowej opaseczce OMG zmywać maseczkę i zobaczymy, jakie są rezultaty na twarzy. Okej, słuchajcie, oceniam tą maseczkę bardzo dobrze. Oceniam na 5 z plusem. Generalnie patrzyłam sobie jeszcze z bliska do lusterka, jak wygląda moja twarz. Jak widzicie tutaj, strefa T jest zupełnie zmatowiona. Ja czułam przed nałożeniem maseczki takie, wiecie, rozszerzone pory, grudki, a teraz zupełnie ich nie ma, mimo że nie była to maska peel off i jakby nie wyrwała mi tych zaskórników, a i tak cera jest bardzo gładka. Policzki są nawilżone, nie są przesuszone, tak jak to jest w przypadku, jak nakładam sobie na całą twarz maseczkę oczyszczającą, więc to jest fajnie. I wydaje mi się, twarz jest taka naturalnie rozjaśniona. Zobaczcie, tutaj nie mam rozświetlacza, a policzki się jednak błyszczą i bardzo ładnie to wygląda. Tutaj strefa pod oczami również jest nawilżona. Oczywiście tego, czy wygładziły mi te płatki, zmarszczki, no nie widzę na razie. Musiałabym regularnie je stosować, ale generalnie bardzo Wam polecam tą maskę. Musicie koniecznie którąś z nich mieć. Dla osób, które mają cerę problematyczną, to właśnie polecam tą maseczkę. Kolejne dwie będą też oczywiście testowane na moim kanale. No i maska jest fajna chociażby dla tej kurczę opaski, która z Wami praktycznie zostaje na zawsze, bo zobaczcie, możecie ją używać również do innych maseczek. No i zawsze mnie wkurzało, że włosy mi lecą, jak zmywam sobie maseczki, a tutaj ta opaska fajnie mi wszystko podtrzymała. Wszystkie trzy maseczki są dostępne w Polsce na jednej stronie Aura Shop, zerknijcie sobie, zostawiam Wam link na dole w opisie. Naprawdę warto którąś z nich zamówić, albo wszystkie trzy, jak Wam się sprawdzi jedna. No to co, tym optymistycznym akcentem, z moją piękną opaseczką, z moją piękną kokardką, żegnam się z Wami. Do zobaczenia w kolejnych testach, filmach. Pa, pa.